Shake, Grima Shake. Co? Prawdziwy Grima Shake? Wiem, to jest Grimes! Cześć wszystkim, tu Aisha, jesteście na kanale Yododoice. Zapraszam was na nowy odcinek. Właśnie przyjechaliśmy na kilka dni do innego miasta. Jesteśmy teraz w Nowym Dworze Gdańskim i nawet wyobrazić sobie nie mogłam, co tutaj nas spotka. Jeżeli też jesteście ciekawi, to zostawcie w górę. Odliczam 3, 2, 1, jest w górę. Zaczynamy. Mój poranek zaczął się całkiem normalnie, tak jak zwykle. Eliasko, co oglądamy? Ciepło. Odcinek Super Things? Tak! Okej, włączamy. Co wy tu robicie tak wcześnie? Oglądamy coś. A, okej, rozumiem. Poczuję się z tym robotem i wyjdzie z tego... Obudziłam się i poszłam do łazienki, aby umyć zęby. I tu nagle... Co? Słyszę coś? Proszę odłożyć? Cisza. Czyli znów wszystko ja muszę robić. Już idę, już idę. Słucham? Witam, oto pani zamówienie. Moje zamówienie? Tak, proszę sprawdzić adres dostawy. Tak, to mój adres, ale to chyba jakaś pomyłka. Adres dostawy zgadza się, więc proszę zamówienie. Okej, może Maja zamówiła? A pieniądze? Jakie pieniądze? 100 zł za zamówienie. Okej. I tu on ja rozumiem. Ale ta Maja bez mnie zamówiła maka? I to jeszcze ja musiałam zapłacić za jej zamówienie i na wszystko wyjaśnić. Proszę bardzo, twoje zamówienie. I oddaj moje 100 zł. O co chodzi? Jakie zamówienie? Twoje zamówienie, za które ja musiałam zapłacić. Ale ja nic nie zamawiałam. Jak to nie zamawiałaś? Maja, kłamiesz? Nie kłamię, to nie jest dla mnie. Dziwne to jest. Gdyby to rodzice zrobili zamówienie, to by zapłacili od razu przez internet. Różnie bywa. Zapytajmy może tatę, czy robił zamówienie. Okej, chodźmy. Tato, gdzie jesteś? Twoje zamówienie już jest. Elias, szybko, na co zamówienia? Zamawiałam. Proszę bardzo. 100 zł poproszę. Co? Ale mnie ciekawi na inne zamówienie. Tak, tak. Na inne zamówienie? Tak, na paczkę. Jaką paczkę? Za paczkami. Cicho, Elia, cicho. Ja nie rozumiem. Dlaczego znów wydajecie całe kieszonkowe? Ale to nie. Ale to ktoś inny. Jak chcecie. Ale jeśli was będzie bolał brzuch, to możecie nic mi nie mówić. Dobra? Dobra. Wydaje mi się, że to jednak nie jest zamówienie taty. Jeśli to nie jest zamówienie taty, to zostaje nam tylko jedna osoba. Mama! Są 4 szejki i chyba jeszcze burger. Ale super! Mamo, dziękujemy! Co? Proszę bardzo. Ale za co dziękujecie? Za zamówienie, to są szejki i burgery. Ale o czym wy mówicie? Przecież ja wolę sałatki. Myślałyśmy, że to dla nas zamówiłaś maka. Ja? Nie, to na pewno tata zamówił. Mógłby to chociaż ze mną skonsultować. Przecież ja ani szejków, ani burgerów nie lubię. Aisha, możesz wypić mój napój, pozwalam ci. Ale mamo! Dziwna sprawa. Nikt z nas nie robił zamówienia. Ale kurier wskazał nasz adres. A może jedna z nas była pomyłka? Proponuję po prostu to zacząć jeść. I tak wszystko jest opłacone. Logiczne. Oddam ci później. Połowę wydanych pieniędzy. No dobra. Wow. Ale pięknie wyglądają. Syk w kolorze fioletowym? Widzę pierwszy raz. Dziwne, to bardzo dziwne. Dlaczego szejk jest fioletowy jak... O nie! Jak Grima Shake? O nie, ja tego nie będę piła. Aha, boisz się tak? Ale czego nie miałabym się bać? Zwykły shake. Przecież wiesz, że Grima Shake jest dostępny tylko w Stanach. I co, nie podoba mi się ten kolor. Nie będę piła. Nie, Maja! A to kto? Kurier! Hurra! O
co chodzi? To do nas. To nasze zamówienie. Tak, tak. Aha. Maja, nie pij tego! Ale dobre, spróbuj. Maja. Dlaczego Maja to pije? Co? Zabawki? Nasze. Tak. A ja? Ty już masz swoje zamówienie. Pomogę wam. Ale to jest super! Najnowsze super Twinksy! Jadziesku, co otwiera mi? Twinko! Okej. Ja wam pomogę. Tu mamy sekretną bazę Freeway Storm. A tu baza Kazum Power. A tu jest Tiger Bot. Co to? Niespodzianka. O. Trafiłem je, tak? Broń się! O! Mam tego! Jeszcze są niespodzianki! Ale robot! Jakiś fajny, no, te kolory. Dawaj! W środku tajnej bazy jest wszystko, piu, piu, co jest potrzebne do ochrony energii Kazum. Ubieramy Kazuma w zbroję i jedziemy! A patrz na mój! Wow! I czylamy! I łapiemy Super Kingsa! I... opa! Ale mega zabawka! Wszyscy możecie się mnie bać! Ja się ciebie nie boję! Innego. To robot przekształca się w pojazd? Tak! Energia! Moje, zapomniałam! Zaraz do was wgasam! Broń się! Maja? Idę rysować. Maja, nie pij już tego! Dlaczego mam się ciebie słuchać? I nie płacz później, jak coś się wydarzy. Czy wy też macie takie wrażenie, że coś tu nie gra? Kurier dobrze wiedział, że to jest nasz adres. Jeszcze te fioletowe napoje? Na pewno tego nie będę piła. I znów dziewczyny tyle wszystkiego zamówiły? I zostawiły. Pyszne. Kieszonkowe będą zmniejszone. Dziewczyny naprawdę za dużo wydają. Tak się martwi o Maję. Zabieram albo ten. Eliasku, ja zaraz wrócę, okej? Okej. Maja, zobacz, jakie fajne zdjęcie zrobiłam. Maja? Maja, co jest? I te różowo-fioletowe włosy? Maja, ale dlaczego ty milczysz? Czy jeszcze Grandma Shake? Grandma Shake jest najlepszy. Ej, Maja, a zdjęcie? Nie chcesz zobaczyć? Co się dzieje? Shake, shake, Grandma Shake. Że co? Shake, shake, Grandma Shake. Maja, halo! Przecież już jednego wypiłaś! Może wystarczy? Fuj, to Maja, weź chusteczkę! Shake. Nic już nie rozumiem. Maja bardzo dziwnie się zachowuje. Zostaw się okry w górę, aby wszystko się wyjaśniło. Ona obgasiła się na mnie, czy co? Gdzie jest Grimy Shake? Mama! Nie, tylko nie to! O! Shake! Shake! Rozumiem. Teraz już rozumiem. To jest prank. Prankujecie mnie, tak? Ja się w to nie bawię. O nie, ten prank wam się nie uda. Czy to na pewno prank? A co, jeśli to jest prawdziwy Grandma Shake? I mama z Mają? Nie, nie. Nie powiem nawet tego na głos.
Widziałam już wcześniej takie filmiki, gdzie ludzie piją tego szejka i dzieją się później różne rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy. Szukam. O, mam to! Ten, kto wypije Grimace Shake, może się spodziewać, że za niedługo spotka prawdziwego Grimace'a, który zemści się za to, że jego Grimace Shake został wypity! Ale przecież ten shake, który my mamy, nie jest prawdziwy Grimace Shake. W Polsce przecież nie jest dostępny. A jeśli... Muszę coś sprawdzić. Jest! Grimace Birthday. Co? Prawdziwy Grimace Shake? Nie, to nie może być prawdą. Czyli to oznacza, że po Maję i mamę za niedługo przyjdzie prawdziwy Grimace. Nie, muszę je jakoś ratować. Jak zwyciężyć Grimace? To nie pasuje, to w ogóle nie na temat. To też nie to. Już, wiem. Trzeba się pozbyć szejków. Okej, kubki wyrzucimy, to jest łatwe. Oraz trzeba wrócić do normalności. Ale jak wrócić do normalności? Szukam dalej. Co to znów? Wiem! To jest Grimes! Jeśli ten filmik wam się spodobał i chcecie kolejną część z Grimes Shake, to zostawcie w górę. Do zobaczenia! Pa, pa!